Pamiętam bardzo dobrze, bo 10 sierpnia 1992 roku, to poniedziałek, czekałem na powrót taty z pracy. Był strasznie upalny dzień, zresztą jak cały miniony tydzień. Weekend, kiedy fantastycznie bawiliśmy się nad jeziorem pobliskim, na Lubiewie. Czekaliśmy, aż tata wróci z pracy z bratem, żeby nas zabrał nad jezioro, żebyśmy się mogli wykąpać. I tata jak zwykle wrócił po 15, przed 16 godziną z pracy, zabrał nas na to jezioro, ale wyjeżdżając z krzyża widzieliśmy już słup dymu. Słup dymu właśnie na kierunku Drawskiego Młyna. Pojechaliśmy nad jezioro, weszliśmy z bratem do wody. Ojciec nas po kilku minutach dosłownie wyciągnął z tej wody, stwierdzając, że musi wracać do domu, bo ten dym nie daje mu spokoju. Prawdopodobnie będą go znowu do pracy wołać. A więc z wielkim grymasem wróciliśmy do krzyża. No i się zaczęło wtedy. Była godzina 17, 18. Po ojca już dzwoniono do domów. Nie było wtedy telefonów komórkowych, więc tata musiał wrócić do pracy. A my z bratem, no, znowu w tym upale, zostaliśmy w domu. Wszedłem wtedy na dach budynku jednorodzinnego w krzyżu i obserwowałem do późnych godzin wieczornych potężną łunę i dym unoszący się nad miastem. Pamiętam kawałki drewna palonego, popiół, który spadał nie tylko w krzyżu, ale jak się później okazało, także leciał aż pod Gorzów. Więc nie dało się tego pożaru nie widzieć, będąc nawet bardzo daleko. Kilka dni później natomiast miałem tą przyjemność i nieprzyjemność, ale tą możliwość spenetrowania całego obszaru pożarzyska razem z ojcem na tak zwanych oględzinach, wstępnych, pierwszych oględzinach. I wrażenia, jakie po tym pożarze w głowie mi pozostały, nie wymarzą się do końca życia. Widziałem spalone domy, spalone zwierzęta, widziałem spalone drzewa. Wszędzie unosił się popiół, ten smród spalenizny lasu. Wywarło to na mnie tak ogromne wrażenie, że zacząłem się zajmować nie tylko przyrodą, ale także ochroną tej przyrody przed takimi kataklizmami, jakie mogłem wówczas poczuć czy zaobserwować. Zacząłem się zajmować walką z wypalaniem traw, ponieważ przyczyną pożaru były płonące trawy w konsekwencji iskier sypiących się z pociągu relacji Poznań-Krzyż. Więc te płonące trawy spowodowały tak ogromną katastrofę ekologiczną. Ja przeciwko temu postanowiłem w latach 90. jeszcze, a później bardzo intensywnie na początku lat 2000. Działać, żeby temu zapobiegać. I stworzyliśmy akcję przeciwko wypalaniu traw, najpierw na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, a później ta akcja rozlała się na całą Polskę. I to było działanie realizowane w ramach Ligi Ochrony Przyrody, które miało ogromny sukces aż do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Działania edukacyjne były jedyną formą ograniczającą płonące trawy w okresie wiosennym. Później, jak przyszła Unia, jak zaczęły się dopłaty, radykalnie ilość płonących traw zmalała, bo rolnicy straszeni byli odbiorem dopłat rolniczych. Więc całe te działania związane z edukacją ekologiczną, z przeciwdziałaniem wielkim pożarom, no i później ta cała reorganizacja lasów państwowych pod tym względem, zaczęła się w 1992 roku po dwóch ogromnych pożarach, dwóch w Puszczy Noteckiej, ale też jeszcze większym na terenie Kuźni Raciborskiej w Dolnośląskiem. Mało też kto wie, że tego dnia, 10 sierpnia 1992 roku, w naszej okolicy były także kilka innych mniejszych pożarów. Wszyscy koncentrujemy się na tym jednym wielkim. Jak miałem przyjemność rozmawiać ze świętej pamięci nadleśniczym Tadeuszem Grupińskim, opowiadał mi o pożarze w Kuźnicy Żelichowskiej, który osobiście musiał go gasić, bo nie było wolnych strażaków, którzy mogliby wspomóc pożar zupełnie w innym miejscu. To historyczne wydarzenie odciąga uwagę poniekąd od wielu innych mniejszych tragedii, które w tamtym czasie, w tamtym tygodniu, w tamtym miesiącu upałów miały miejsce w wielu miejscach Puszczy Noteckiej i Puszczy Drawskiej.